Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Będzie nietypowy, będzie wyjątkowy, ponieważ dzisiaj zajmiemy się unboxingiem moich zakupów z Louis Vuitton. I jest to dla mnie równie emocjonujące, dlatego że ja kupiłam te produkty, kupiłam te rzeczy i to wszystko sobie leży i czeka już kilka dni, a już jakiś czas temu właśnie z Berlina wróciliśmy. Ja tego, słuchajcie, nie otwierałam, nie nacieszyłam się tymi rzeczami, tymi zakupami, dlatego że chciałam to zrobić tutaj z Wami, także miałam z nimi styczność jedynie właśnie w momencie zakupów, więc naprawdę szczerze Wam powiem, że emocje są ogromne. I teraz tak, może zacznę, słuchajcie, od tego, że mnie w Louis Vuitton interesowały trzy rzeczy. To były moje takie must have, jeżeli chodzi o listę zakupów marzeń moich właśnie z Louis Vuitton. I słuchajcie, tutaj miałam sprawę bardzo prostą. Wiele z Was obstawiało, że kupiłam nową torebkę. Owszem, chciałam, aczkolwiek tej torebki w ogóle nie było w ani jednym z butików właśnie w Berlinie. Dlatego tutaj sprawę miałam uproszczoną i po prostu po tę torebkę nie sięgnęłam. Jaka to jest torebka, może nie będę zdradzać. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie mi dane po prostu ją, wiecie, zakupić i wtedy Wam wszystko bym zaprezentowała. Na ten moment jest ona po prostu niedostępna i właśnie w Berlinie mamy dwa butiki Louis Vuitton. Ja wybrałam się do tego, który jest przy ulicy Kofiadam. I po prostu w internecie sprawdziłam, że opinie o tym butiku są lepsze i jest on też no, w jakiś tam sposób lepiej troszeczkę zaopatrzony niż ten drugi, który de facto jest niedaleko od tego miejsca. Ale słuchajcie, właśnie to jest super, że mamy tam dwa takie miejsca i możemy sobie właśnie dostępność produktów na stronie internetowej posprawdzać. I nawet jeżeli któregoś nie będzie w jednym butiku, no to mamy szansę dorwać go w tym drugim. Dlatego też wyprawa do Berlina, myślę, jest o wiele korzystniejsza, jeśli chodzi o takie zakupy, niż chociażby do Warszawy. No i właśnie, moi drodzy, ja zrobiłam sobie wcześniej takie rozeznanie, w którym butiku znajdę te produkty, które mnie interesują, czyli dwa pozostałe. Bo tak jak mówię, torebki niestety tym razem nie udało się upolować, ale jest to dość popularny model i na pewno jest to tym spowodowane. W każdym razie ceny, właśnie dostępność produktów, wszystko na niemieckiej stronie Louis Vuitton jest, dlatego ja tutaj, wiecie, nie muszę się za bardzo rozwodzić, bo jeżeli kogoś ten temat interesuje, będzie interesował, ktoś wybiera się właśnie do Niemiec na tego typu zakupy, no to może sobie to śmiało, słuchajcie, sprawdzić. Dobra, ja tutaj, wiecie, zaglądam, bo no właśnie, zakupy czekają i moi drodzy, tak jak wspomniałam, nie znajdziemy tutaj torebki, a będą to akcesoria, o których, tak jak mówię, marzyłam, które chciałam, w które chciałam przede wszystkim zainwestować, żeby były bardzo dobrej jakości, bo wiem, że ja się z nimi po prostu nie rozstanę bardzo, bardzo, bardzo długie lata, dlatego też już byłam właśnie gotowa. To, co Wam jakiś czas temu mówiłam w jednym z vlogów, ja dorosłam do tego, żeby inwestować pieniądze w takie rzeczy, bo ja teraz już znam swój gust w 1000 po prostu procentach. Przypuszczam, że jeszcze 2-3 lata temu sięgnęłabym po zupełnie inne kolory, zupełnie inne fasony może, ale teraz jestem bardziej świadoma tego, w co chcę iść, co mi się podoba. No i przypuszczam, że właśnie tych zakupów sprzed 2 czy 3 lat bym teraz na tę chwilę żałowała, bo jeszcze jednak troszeczkę się zmieniałam. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy, ale dobrze, zaczynamy, nie gadam, ten wstęp i tak jest duży. Może zaczniemy od tego maleńkiego pudełeczka. I słuchajcie, jeżeli chodzi o obsługę właśnie w butiku, w którym byłam, ja była wspaniała, cudowna atmosfera i w ogóle chęć pomocy, doradzenia, bajka. Naprawdę, także, więc te zakupy robiło się z taką, wiecie, jeszcze większą przyjemnością, jakby i tak była ona mała, słuchajcie, ale okej. Okay. Ale to wszystko, właśnie takie detale, obsługa, atmosfera, cudowne uczucie i dlatego też właśnie wspomniałam o tym, w którym butiku byłam, żebyście na przyszłość wiedzieli, jeżeli też będzie jakiś taki pierwszy raz w Louis przed Wami. Dobrze, i słuchajcie, w maleńkim pudełeczku mamy... Zaraz Wam pokażę. Wysuwamy je w ten sposób. Oczywiście to wszystko jest tak pięknie opakowane, że ja nawet nie muszę tego mówić. I słuchajcie, przedmiot, który tu mam, jest zawinięty w taki bawełniany woreczek przeciwkurzowy, co jest oczywiście fantastyczne, bo jeżeli nie będziemy go używać, możemy sobie fajnie przechowywać. I słuchajcie, jest to naprawdę drobiazg, ale no jak na Louis Vuitton przystało, dość kosztowny drobiazg.
Ta-dam! Zobaczcie, jest to etui na karty. Ja w tym momencie mojego życia totalnie nie potrzebuję portfela. Druga sprawa, portfel, który mam, on jest w ogóle z marki Guess, rozpada mi się, więc przyszedł czas idealny na to, abym właśnie zainwestowała sobie w porządny pokrowiec etui na karty. I tutaj, moi drodzy, mieścimy 4, więc koniec też z noszeniem niepotrzebnych kart, jakichś lojalnościowych, do sklepów, do których się w ogóle nie wchodzi. Będzie, wiecie, wszystko fajnie uporządkowane. Tutaj, słuchajcie, wkładamy jedną kartę, tutaj dwie, więc ja myślę, że to jest idealna przekrótka na dowód osobisty i prawo jazdy chociażby. I tutaj, zobaczcie, też wkładamy jedną. Także 4 karty mogą nam tu wejść. Oczywiście możemy upychać na siłę, ale pani, która mnie obsługiwała, absolutnie nie zachęca, no bo wiadomo, że może nam się po prostu tutaj gdzieś na szwach zacząć to etui niszczyć, więc nie ma to, słuchajcie, sensu. Ja się zdecydowałam na taki bardzo, powiedziałabym, klasyczny model, czyli tutaj widzicie klasyczny monogram i wnętrze w takim ładnym, karmelowym odcieniu. Jest jeszcze ta wersja z czerwienią wewnątrz. Ja za czerwienią nie przepadam, więc absolutnie nie chciałam i słuchajcie, miałam naprawdę ogromne szczęście, ponieważ to etui zostało ostatnie, także cieszę się, że nikt mnie nie uprzedził i czekało ono na mnie od początku, tak jak sprawdziłam do końca, aż pojawiłam się właśnie w butiku. Jest solidne, nie mam się tutaj, słuchajcie, do czego przyczepić, ale tutaj nawet możecie zobaczyć, że zobaczcie, to są naprawdę takie konkretne płaty skóry zszyte ze sobą razem, więc no wydaje mi się, a wręcz jestem przekonana, że naprawdę to będzie zakup właśnie na lata. I jeszcze słuchajcie, bo z tej całej euforii zapomniałam dodać, że to etui jest wykonane ze skóry bydlęcej, no także jeżeli kogoś ta informacja interesowała, to już Wam nadrobiłam. Ok, przechodzimy do drugiego produktu, do drugiego zakupu. I znów słuchajcie, przepiękne pudełko, wstążeczka. Tym razem otwieramy je w ten sposób i tutaj pod bibułką z naklejką mamy coś pięknego. Coś w kolorze ekri. To prawie beż, jakby nie było. I zobaczcie. Ta-dam! Czy Wy się tego spodziewaliście? Jest to, słuchajcie, wielka, przepiękna chusta i czegoś takiego również mi brakowało. Czegoś takiego, co mogłabym nosić chłodniejszą wiosną, jesienią, ale też zimą, co mi po prostu do wszystkiego będzie pasować. I od jakiegoś czasu oczywiście kupowałam sobie w sieciówkach tego typu chusty, żeby zobaczyć, czy faktycznie będzie mi to potrzebne, przydatne, czy w tym się czuję dobrze, czy nie będzie to taki, wiecie, wymysł na chwilę. No i oczywiście okazało się, że nie, dlatego też postanowiłam właśnie w taką chustę zainwestować i może słuchajcie, zrobimy tak, że ja Wam ją przymierzę. Ona przepięknie, naprawdę przepięknie wygląda na szyi. Tutaj mamy też monogram, spójrzcie, on tak pięknie połyskuje. Końcówka tej chusty wygląda w ten sposób, tutaj mamy takie delikatne, wiecie, frędzelki, tak to nazwijmy. I chusta sama w sobie jest ogromna. Słuchajcie, ona ma 142 cm na 142, także jest to taki wielki kwadrat. I mnie, słuchajcie, najbardziej podoba się ona noszona w taki trójkąt. O! Zobaczcie, czyż ona nie jest cudowna? W ogóle ta tkanina, to jak ona połyskuje, to jest coś wspaniałego. Czekajcie. Może zrobimy tak, że ja Was obniżę, żebyście lepiej widzieli. O, i zobaczcie, klasa sama w sobie, ale ta chusta przede wszystkim będzie pasować i do takich eleganckich stylizacji, ale też do takich na luzie, bo to jest naprawdę i fason, i odcień po prostu uniwersalny. O, także tak, słuchajcie, wygląda. Już Was tutaj poprawiam. Jeśli chodzi o jej skład, mamy tutaj 60% jedwabiu i 40% wełny. No,
jest absolutnie przepiękna. Ja jestem, słuchajcie, zakochana. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o moich zakupach. Tak jak mówię, są one w 100% przemyślane, słuchajcie. Są to rzeczy, które naprawdę mocno, mocno chciałam i nie wybiegłam poza tą moją listę, jednak nie było tak, że na miejscu oczarowało mnie coś kompletnie innego i nie zmieniłam zdania pod wpływem chwili. Także tak, i myślę, że właśnie z torebką będzie bardzo, bardzo podobnie, bo czuję, że ten model po prostu będzie dla mnie idealny i znowu będzie mi pasował do wielu rzeczy, do wielu stylizacji i będzie taki i na co dzień, i na wyjście, także myślę, że z tą torebką podobnie będzie, ale to, tak jak mówię, jeszcze chwila. Przede wszystkim musi być ona dostępna. I tak teraz, słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę właśnie z tych dwóch rzeczy. Dajcie koniecznie znać, czy spodziewaliście się, że to będą tego typu akcesoria, czy jednak obstawialiście coś innego. Ja jestem przeszczęśliwa, że udało mi się je kupić, że mogłam sobie na nie pozwolić i no... Moi drodzy, ja myślę, że słuchajcie, więcej słów tutaj nie potrzeba, jednak słuchajcie, marzenia to jest coś nieprawdopodobnego, bo nie można się ich bać, jedyne co się może stać to to, że się spełnią. Gdzieś to kiedyś przeczytałam i mogę Wam powiedzieć, że to jest prawda. Ciężka praca, dążenie do celów, do marzeń, polecam. Ja po prostu od siebie polecam i takie fajne rzeczy mogą się dziać. Wiem, że to tylko rzeczy materialne, ale mimo wszystko jak spełniacie jakieś swoje marzenie, jakiekolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie, to po prostu uskrzydla, to dodaje niesamowitej mocy, więc tak, ja się bardzo cieszę. I tak jak mówię, te moje zakupy ja w końcu będę mogła sobie poużywać, nacieszyć się nimi, bo nie chciałam ich z tych pięknych opakowań wcześniej wyciągać, bo chciałam to zrobić właśnie z Wami. Także moi drodzy, i też dziękuję Wam tutaj za Wasz odzew na Instagramie. W momencie, kiedy pokazałam Wam, że odwiedziłam Louis Vuitton, posypało się mnóstwo wiadomości, też troszkę przemiłych komentarzy i to też było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo miłe. I ja wiem, po raz kolejny doświadczyłam i przekonałam się, że mam tutaj super ludzi, ludzi, z którymi lubię dzielić energię i w ogóle oddziałujemy tak fajnie na siebie, także super, bardzo dziękuję i cieszę się, że Was tutaj mam. Dziękuję pięknie Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Wybaczcie, jeżeli był chaotyczny i o czymś zapomniałam, ale dla mnie to naprawdę była niezła euforia i ekscytacja. Ale też, moi drodzy, o wszystkich takich detalach, szczegółach, które bardzo Was interesują, doczytacie na stronie internetowej Louis Vuitton. Tak jak mówię, ja posiłkowałam się tą niemiecką i tam wszystko absolutnie przepięknie jest wyjaśnione, rozpisane, więc Wam polecam. Dobrze. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.